Witajcie na kanale Czarny Sport w pierwszym odcinku z nowej serii z gry Speedway Challenge, która będzie się nazywała Granie z e-żużlowcami. Będziemy tutaj testować najlepszych zawodników, a właściwie e-żużlowców na świecie. No na świecie może nie, bo zacznijmy od Polski. Po prostu graczy, którzy naprawdę dobrze grają w tę grę i po prostu będę chciał ich na swoim kanale przetestować. Mam nadzieję, że ten format odcinku Wam się spodoba. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę oraz mojego komentarza. A już za chwilę pierwszy uczestnik naszej nowej serii. A moim oraz Państwa gościem dzisiaj będzie Damian Dudek, pseudonim Duzer przez duże Z. Mistrz świata w kategorii zakręceni w lewo, także zaczynamy z grubej rury. Losujemy już tory. Losujemy spośród wszystkich torów, które mam do dyspozycji, czyli Le Monte Landeron, Częstochowa, Leszno, Wrocław, Lublin, Gorzów, Zielona Góra, Grudziądz, Rybnik, Toruń, Rzeszów, Poznań, Opole, Rawicz, Malila i Wolverhampton. Większość darmowych, no ale cóż. Możliwe, że w następnym odcinku z tej serii gama tych torów będzie jeszcze większa. No i co, losujemy. Na jakim torze pojedziemy dzisiaj właśnie z Damianem Dudkiem? Uwaga, uwaga, Częstochowa! Ostatnio tam jechałem, niezbyt dobrze mi poszło, ale zobaczymy jak pójdzie Damianowi. I jeszcze tylko dodam, że ci najlepsi gracze są zazwyczaj z ligi online na Facebooku Speedway Challenge 20. No i właśnie stąd chyba tych wszystkich graczy będę brał, bo nie wiem gdzie mógłbym znaleźć najlepszych e-żużlowców po prostu w Polsce, jak nie na tej grupie. Wchodzimy sobie oczywiście w tryb multiplayer, akurat wylosowało mi Częstochowa, ostatnio miałem tam właśnie mecz ligowy i niezbyt dobrze mi poszło. Zobaczymy jak pójdzie mi starciu z no bardzo dobrym zawodnikiem, jakim jest Duzers. Zapraszamy, zapraszamy, 4 biegi. No i co, startujemy. Za chwilę powinien dołączyć Damian. I nasz pierwszy uczestnik, no i właśnie startujemy. Z pola drugiego, tu chyba najlepiej od kredy. Pada deszcz, wprawdzie w rzeczywistości też pada deszcz, nie wiedziałem, że ta gra jest taka realistyczna. Zaczynamy dobrze po krawężniku, gdzieś szeroko idzie Damian. Na szeroką, ależ mnie ładnie wyprzedził. Tutaj są dwa warianty, że można jechać po zewnętrznej, przepraszam za powiadomienie. Albo do krawężnika i od razu widzę, że moje błędy popełniam. Daleko z tyłu, Czarny Sport, Duzer daleko z przodu. Jest to zawodnik, z którym statystycznie chyba najmniej razy wygrałem tak naprawdę, bo może 2-3 razy zdarzyło się wygrać. Miałem okazję się z nim mierzyć w Grand Prix u Adiego na kanale Zakręceni w lewo, a teraz mi odjeżdża. No zobaczcie jaka przewaga Duzersa i wątpię, że w jakimkolwiek biegu go dogonię, bo dobrą formę prezentuje Damian. I już ma pierwszą trójkę na koncie, ja z dwójeczką daleko, daleko z tyłu. Za chwileczkę bieg drugi, 3 punkty na koncie Duzersa. Tylko tak dalej, teraz jadę z pola trzeciego, on gdzieś tam spod bandy, niestety on ma najlepsze pole na Częstochowie. Start lepszy mój. Do krawężnika, staram się go tak ładnie wepchnąć, ale no widzicie, z zewnętrznego pola pojechał. Ja tracę tutaj jakiekolwiek szanse na pierwsze miejsce, jeszcze jakiś tutaj atak po krawężniku, ale on się po zewnętrzny napędzi na tyle, że nie dam rady niestety Damiana już złapać. Chociaż teraz ładnie po zewnętrznej do krawężnika, no ale on tu jest starym wygą, on ten tor, każdy tor tak naprawdę Speedway Challenge ma obcykany na maksa. Teraz mnie jeszcze pociągnęło. Ale widzicie, już przewaga jest mniejsza, czyli już lepiej jadę. Teraz się starałem tak fajnie szybko do bandy, on też do bandy chciał jechać i teraz mamy kontakt, ale to jest kontakt naprawdę bardzo nieistotny dla tego biegu, bo kolejną trójkę zdobywa Damian i już druga na jego koncie, no i coś czuję, że tak dalej pójdzie. No troszkę siara z mojej strony. A teraz powiem, dlaczego ta seria powstała. Ta seria powstała, bo wiele osób mówi mi: o, Czarny Sport, jaki ty jesteś dobry. No oczywiście nie tylko dlatego, chciałem też przetestować tych dobrych graczy. No i właśnie ich testuję. Otóż chcę pokazać, że wcale taki dobry nie jestem. Są lepsi i właśnie z nimi się w tej chwili ścigam. Z jednym z nich, którym jest Duzers. Ładnie teraz chciałem iść za koło, ale na zewnętrzną mnie gdzieś wyrzuciło. Damian jest daleko z przodu. Ja mogę ewentualnie taką szybką, prostą zrobić. Do krawężnika, teraz szybko, szybko na zewnętrzną, no ale jakiej prędkości on tam dostał. I proszę zobaczyć, ależ ping 161 w chwili obecnej. Wyrzuciło mnie gdzieś tam troszeczkę pod zewnętrzną. No i co, szykuje się kolejna trójka dla Damiana. Były problemy techniczne, gdyż warunki nie pozwalały na pierwsze podejście
do tego spotkania. Na szczęście już gramy z Damianem i świetnie mu to wychodzi. No pogratulować tylko formy tak naprawdę, bo nie mam nawet podjazdu do Duzersa, który daleko, daleko z przodu wygrywa ten bieg. Jeśli chodzi no właśnie o losowanie toru, miałem na myśli może na, po prostu wybrać tory, na których jeżdżą, tory domowe, na przykład u Duzersa to jest bodajże Gorzów. No ale z drugiej strony ja już totalnie nie miałbym szans, zaczęło znowu padać Duzers z pola drugiego. No i tylko w starcie patrzę na jakąś nadzieję, właśnie lepszy start od Duzersa. Całkiem dobrze przejechany pierwszy łuk, ale już mnie z tyłu naciska, jestem w końcu przed nim. Pięknie go przymykam, ale na trawę, cóż za błąd, no i on to musi wykorzystać. Jeszcze jestem na pierwszym miejscu, chciał mnie wepchnąć do bandy. Teraz tak jest, piksele się połamały, jestem na pierwszym miejscu. I czy pierwsza porażka Damiana w dzisiejszym turnieju, znowu za bardzo do kredy, on gdzieś pójdzie na zewnętrzną, jednak przyciął. No i co, jestem dalej na miejscu pierwszym, ale już niedługo, bo tam się napędza po zewnętrznej Damian i będzie chciał mnie wyprzedzić. Krawężnik, on gdzieś idzie za koło, na pewno tam dostanie tej prędkości, no właśnie o tym mówię. Ale nie ma, czarny sport wyautował go w bandę i proszę Państwa, będziemy mieli chyba pierwszą trójkę na koncie czarnego sportu. No ale to i tak jest znakomity wynik Damiana, bo w sumie będzie miał 11 punktów, jeśli przyjdzie na drugim miejscu. No niestety bardzo dużo wyników będzie się powtarzać, bo niestety te wyniki będą bardzo identyczne, gdyż tak naprawdę tylko jeśli ja przyjadę na pierwszym, to on przyjedzie na drugim, raczej nie spadnie niżej niż drugie miejsce, także gratulacje dla Duzersa, 11 punktów, 9 punktów czarny sport i na razie tak właśnie wygląda Duzers na pierwszym miejscu w naszej tabeli najlepszych e-żużlowców w moim programie, także możesz się Damian cieszyć, jesteś pierwszy, jesteś na pierwszym miejscu, zobaczymy jak pójdzie pozostałym uczestnikom w następnych odcinkach. Jeszcze raz bardzo dziękuję Damianowi za zgodę na udział w tym odcinku, bo jest to pierwszy odcinek i mam nadzieję, że Wam się tak jak ten odcinek, tak i cała seria Wam się spodoba. Jeśli tak, to zachęcam jeszcze raz do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, bo zasięgi są bardzo ważne, a ostatnio lecimy z subskrypcjami jak naprawdę Bartosz Smarznik na torze, także zapraszam. No i co, do następnego odcinka. Na razie, cześć.